Witam serdecznie. Dziś specjalnie dla MP3 Store unboxing najnowszych słuchawek serii Moderna. To jest firma Fiaton, model MS200 Dark Side. Że co ja? Chciałem powiedzieć, że dzięki uprzejmości Darkside'a, który trzyma kamerę i również czasami udaje mi się go namówić na pewne komentarze. Więc są to pierwsze do kanałówki Fiatona z serii Moderna. Zwróćmy uwagę, że Fiaton produkuje bardzo wysublimowane słuchawki. To mogą powiedzieć wszyscy, którzy mieli z nimi dostęp albo styczność, na przykład na testach w sklepach MP3 Store. Zainteresowanych zakupem zapraszam na stronę mp3store.pl lub do sklepu, gdzie można pewnie również odsłuchać będzie. Zobaczmy, jak wygląda opakowanie. Widać tutaj bardzo wyraźnie, co jest w zestawie. Tak? To jest tam cztery rodzaje tipsów. To jest ciekawe rozwiązanie, taki tips silikonowy duży, który gdzieś tam będzie zaraz opisany, w jaki sposób można go używać. Jedne tipsy Comply Foam. Dla znawców nic więcej nie trzeba. Dla nieznawców odsyłam do forum. Wysublimowany, a może wyszukany, a może dobrej jakości albo trwałości. No w każdym razie pokrowiec, solidny pokrowiec. I krótka instrukcja to dla tych, którzy zastanawialiby się, do czego służą słuchawki. Tutaj widać, opisane jest, jakiego rodzaju technologie zostały użyte w tych dokanałówkach. Myślę, że Darkside i inni zainteresowani na forum szczególnie i szczegółowo opiszą te słuchawki. Tutaj tylko to jest taka forma prostego unboxingu. Dual chamber. Podwójne osłony tutaj. Wszystko to ma służyć... Czemu ma służyć? Ale poprawie jakości dźwięku. Właśnie. Chodzi o dźwięk, chodzi o najlepszą jakość dźwięku, zawartą w jak najmniejszej strukturze. Tutaj też widać opis, no a tutaj właśnie o tym silikonowym tipsie do ucha. Znany jest też z innych słuchawek, chyba z jakichś słuchawek. Gdzieś takie widzieliśmy tipsy, taki zakładany na tą część ucha. Nie? Mówisz pewnie o customowych tipsach, no, robionych z wycisku ucha. A w jakichś kresynach takie za... zawijane może. Nie, to nie to. No, w każdym razie chodzi o to, że ucho składa się nie tylko z kanału usznego, ale jeszcze z innych elementów, o które można zaczepić te słuchawki. No i to jest właśnie taki element. Z tej strony widać, że słuchawki są wyposażone w kabel, który zawiera również pilota do wszystko mających smartfonów. Z jakimi telefonami to działa, no to odsyłam do też szczegółowych testów. Ale można się spodziewać, że na pewno z większością najbardziej popularnych. Tutaj to jak widać nic ciekawego. Przejdźmy do tego, co jest w środku. W środku kryje się dla nas coś. Cudo, mógłby ktoś powiedzieć. I pewnie by się nie mylił. O, magnetyczny tips. Uwielbiamy to naprawdę. Otwierając nawet opakowanie, czujemy, że dotyka nas coś niezwykłego. Pierwsze do kanałówki z serii Moderna, tak, Darkside? Tak jest, pierwsze. Oto i ten pokrowczyk. No, myślę, że się nie pomyliliśmy, mówiąc o solidności. O, słuchamy, teraz wrócimy. Właśnie to jest pokrowczyk. Widać, że nic nie ma. Bardzo fajne. Elegancki na pewno. Tutaj mamy tipsiki te duże. Że serdecznie zapraszam na forum MP3 Store, gdzie powinny znaleźć się bardziej szczegółowe, dogłębne testy tych słuchawek, a nie tylko taki unboxing jak teraz. Przyznać, że to jest taki elemencik. Tutaj mamy tipsiki. W różnych rozmiarach. Akurat w torebeczce mamy
torebce mamy pewnie 3 komplety, ponieważ 4 jest na słuchawkach, które zaraz otworzymy. No i mamy i komplet. Prawie dla już wytrawnych nawców. Niech one się... Pewnie nie robię tego tak jak trzeba, ale nie będziemy teraz ich używać w tej chwili. Zobaczmy, jak wyglądają, jak się przedstawiają same słuchawki. Tu już jest nie ma, poza skróconą instrukcją. Jak widać, wypakowanie już mamy skróconą instrukcją. Akurat trafiliśmy na te dodatkowe tipsy, te większe tipsy nieużne. No, można powiedzieć, że niektórym mogą bardziej odpowiadać niż takie zwykłe. To już wszystko zależy. A tu mamy... Jest to taka forma karty gwarancyjnej, ale w Polsce są inne wzory, bardziej odpowiednie dla naszych lokalnych warunków. Przesunę się teraz tutaj z tymi rzeczami. Zajmijmy się tymi słuchaweczkami, bo one są tak naprawdę najważniejsze, a tutaj są ostatnie. Można by się zastanowić, jaka jest długość kabla i pewnie byśmy znaleźli odpowiedź gdzieś, ale chyba nie, nie wiem, czy teraz. Nie, nie wiem, ale możemy zaraz sprawdzić tak ogólnie. Tak na oko 1,20 m, a może troszkę więcej. Spójrzmy, jak wykonane są. No, to takie ciekawe, karbonowe, nie? Pokrycie jakby tej wtyczki. Mhm. Kabel jest taki pośredni między zwykłym okrąglakiem, a ostatnio coraz bardziej popularnymi płaskimi. Tu mamy rozgałęzienie. Widać jest. Dalej idąc, idziemy i dochodzimy do bilocika z mikrofonem. I to co najważniejsze, słuchawki. Nie będę ich wkładał do uszu, ale wiesz, zdaje mi się, że rzeczywiście chyba widziałem u Kresyna podobny model, tak podobnie wkładany, nie? Znaczy konstrukcja jest dość znana, tu są dość duże przetwórniki, które ci się w uszach nie zmieszczą, więc... Więc potrzebują takiego dodatkowego wypustu. No, bardzo ładnie wykonane. No, nie ma dwóch zdań, także zainteresowanych zapraszam do sklepów MP3 Store na odsłuchy. Zainteresowanych czytaniem zapraszam na forum MP3 Store. Może będą te słuchawki też do wygrania w konkursie. Serdecznie dziękuję za uwagę.